Witam w filmie, który jest suplementem do wcześniej opublikowanego materiału o tym, jak sporządzić sprawozdanie w formacie XML. Chciałabym wyjaśnić pewną kwestię, ponieważ pojawiło się pytanie ze strony użytkownika dotyczące samego sposobu zapisywania pliku w formacie XML. Wybieramy e-sprawozdanie. Wybieramy miejsce zapisu tego e-sprawozdania. W moim przypadku będzie to pulpit i tutaj wpisujemy nazwę, pod którą chcemy, aby ten plik był zapisany. Powiedzmy, że niech to będzie sprawozdanie ABC XML. Typ już nam się tutaj ustawia automatycznie, czyli typ jest to plik e-sprawozdania XML. Zapisz. Dodajemy plik dodatkowych informacji i objaśnień. No powiedzmy, tutaj sobie dołączymy ten plik. Tutaj wprowadzamy opis. I zapisujemy. Zakończono zapis. I możemy sobie sprawdzić na pulpicie. Mamy już ten format sprawozdanie XML firmy ABC. Możemy sobie podejrzeć je w przeglądarce internetowej. To tyle tytułem uzupełnienia filmu instruktażowego, który opublikowany jest na stronie www.sprawozdanie.com.pl w zakładce e-sprawozdanie. Dziękuję za uwagę.